Dzień dobry moje drogie lwy, witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni. Następny film tygodniowy dla was w przyszły wtorek. Kochani, zapraszam również do opisu filmu, tam znajdziecie różnego rodzaju informacje podstawowe oraz linki do playlist. A teraz już zaczynamy. Wy sami, cztery kielichy, trochę znudzenie jakąś sytuacją albo potrzeba zastanowienia się, przemyślenia sobie, czy to, co jest mi oferowane, takiego szczerego podjęcia decyzji, czy to, co jest mi oferowane, spełnia moje oczekiwania, czy spełni moje oczekiwania, tak? To jest w czwóreczce kielichów. Nawet chwila samotności może być niezbędna właśnie do tego, żeby podjąć jakąś bardzo szczerą decyzję osobistą, dotyczącą nie waszego raczej życia zawodowego, tylko powiedziałabym waszego życia osobistego, prywatnego. Okay? Być może poszukacie jeszcze jakichś rozwiązań tej sytuacji dodatkowych, które mogą wpłynąć na tym, że przepraszam, będziecie więcej entuzjazmu do tej sytuacji w sobie mieć. Zobaczmy zatem, co mamy w sprawach uczuć. Dobra, dzieci. Twoje życie uczuciowe dotyczy dzieci i tutaj mamy 10 mieczy. Bardzo, 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 bardzo interesujące, doprecyzuję wam. I bardzo specyficzny przekaz to pokazuje, więc moje drogie lwy, bierzcie to, co rezonuje, to, co nie, na siłę proszę nie przyporządkowujcie do swojego życia, bo tutaj pokazuje się sytuacja, w której kwestia posiadania dzieci, tego, czy chcemy mieć ze sobą dzieci, kwestia dzieci w szerokim aspekcie staje się pewnego rodzaju zagwozdką lub sytuacją natury kontrowersyjnej, być może problematycznej w jakimś ujęciu, mającym w każdym bądź razie wpływ i być może niestety, nie wiem z jakiego powodu, rzucającym się cieniem na wasze życie romantyczne. Może osoba, na przykład moje drogie single, którą spotykacie, zdajecie sobie sprawę, że nie do końca na przykład spełnia jakiegoś rodzaju wasze oczekiwania, a poprzeczkę możecie mieć postawioną wysoko. Dlaczego? Dlatego, że macie dzieci, tak? I dla swoich własnych dzieci chcecie jak najwięcej. Trzeba czasu tutaj. Zachowaj wstrzemięźliwość, mój drogi lwie, jeśli chodzi o te kwestie. Niezależnie od tego, w jakiej jesteś sytuacji, czas coś pokaże, czas coś nakreśli. Ta sytuacja w ogóle moim zdaniem wymaga czasu, żeby sprawy być może naturalnie się ułożyły. Mhm. I tutaj też jest ta wstrzemięźliwość de facto, zobaczcie, w czwóreczce kielichów. Widzicie, że ktoś nie jest do końca pewny, potrzebuje chwili, żeby się zastanowić nad tym, co tutaj się ma wydarzyć. I nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje, że ta sytuacja tutaj jest w jakimś znaczeniu spójna z waszą sytuacją romantyczną i spójna z sytuacją, jeśli chodzi o osoby, które mają dzieci w swoim życiu. Tak? Tak jak powiedziałam, ale spokój należy zachować absolutny. Karta umiarkowania mówi, że sprawy się w odpowiednim czasie ułożą, wyklarują. Nastąpi jakiegoś rodzaju naprawa, uzdrowienie, poprawa. Warto jest mieć cierpliwość do tej całej sytuacji i patrzeć na sprawy długoterminowo, długofalowo. Ok, finanse, nowa możliwość, jakaś zmiana tutaj. Koniec, który niesie nowy początek. Zmiana w was, jeśli chodzi być może o postrzeganie jakichś spraw finansowych, o nie wiem, to już bardzo też indywidualne, słuchajcie, o postrzeganie spraw finansowych. No i znowu cztery kielichy tu mam. Czy chcecie tej zmiany? Musicie się zastanowić, to dotyczy pieniędzy w tym tygodniu, zanim odmówicie albo zanim powiecie tak. Okej? Okay? Coś nie do końca wam pasuje, tak od razu powiem. Coś nie do końca, moim zdaniem, coś nie do końca wam odpowiada. Propozycja, którą otrzymujecie, jest nie do końca satysfakcjonująca. Jesteście może też w ogóle niezadowoleni ze swoich dochodów, zarobków. To tutaj jakby rzekłabym w czwóreczce kielichów, zastanów się, czego chcesz i później ruszaj do działania. Ale ta zmiana musi wynikać z ciebie, jeśli chodzi o kwestie finansowe, tak? To jakby ty będziesz sam pomysłodawcą, jak zmienić tę sytuację.
Sprawy zawodowe, no bo tutaj mamy nowe możliwości, widzicie? Więc jakby uważam, że to jest nowe możliwości, które sami sobie tworzymy, bo to jest nasza kreatywność i inspiracje, które czerpiemy zewsząd, tak? I uważam, dlatego właśnie powiedziałam, że wy sami będziecie źródłem tych nowych pomysłów, tej zmiany na polu zawodowym i finansowym. Sami sobie ją jakby stworzycie, używając swojego zmysłu kreacji. Inspiracji, kreatywności w szerokim rozumieniu. To są nowe pomysły. Okay? Tylko te pomysły na ten moment uważam, są gdzieś tam bardziej w sferze, nie wiem, przemyśliwań, planowania być może. Jak będziecie gotowi, to na pewno ruszycie do działania. To jest rycerz buław. Ruszysz do działania, gdy będziesz pewny tego. A ten tydzień, moim zdaniem, jest taki bardzo kreujący dla Was, raczej kreujący niż działający, aczkolwiek, tak jak mówię, pojawiały się dla Was tak specyficzne informacje, że równie dobrze to może być z nikim niespójne. No dobra, kochani, rodzina, przyjaciele, bądź pozytywny. O, słońce, super. To jeśli tutaj mamy lwa, to jeszcze to dzieciątko tak pięknie tu biegnie, słuchajcie. To jeśli mamy lwa, który martwił się nauką dzieci, w ogóle z dziećmi swoimi, przyszłością dzieci swoich, to zostań pozytywnym. Tutaj absolutnie to dziecko jest szczęśliwe, optymistycznie nastawione do życia. Wydaje mi się, że tę trudność uda Wam się pokonać. Ogólnie prośba, jeśli chodzi o rodzinę, przyjaciół, żeby pozostać w takiej fajnej, lekkiej energii. I myśleć optymistycznie, myśleć dobrze o sobie, o innych, o przyszłości, nie tracić optymizmu. To się tu bardzo silnie pokazuje, dlatego że słońce mówi nam, że nawet jak będą jakieś problemy, nawet jak będą jakieś zakręty, to i tak znajdziecie satysfakcjonujące rozwiązania. Ostrzeżenia. Gwiazda. O. Ja bym powiedziała z jakiegoś powodu, może dla kogoś jest to ważne, że jakaś skromność jest ważna. Skromność, tak mi tu przychodzi do głowy, że w tym tygodniu może skromnością uda Wam się, że tak powiem, uzyskać lepsze, efektywniejsze rozwiązania niż takim gwiazdożeniem. No, karta gwiazda się pokazała, dlatego to mówię. Wodnik, jeśli macie z wodnikiem do czynienia i wcześniej być może na pieńku, to też nam się tutaj ta osoba pokazuje jako zagrożenie dla Was z jakiegoś powodu. Okej. Zobaczmy, co miłego, nieoczekiwanego. Ósemka kielichów. Odejście od sytuacji kompletnie niesatysfakcjonującej, moje drogie lwy. No, w tej ósemce kielichów to już może być jakaś kumulacja. To odejście od sytuacji niezadowalającej Was może się tutaj jakby wiązać ze sprawami finansowymi, że to będzie jakiś przełomowy dla Was tydzień, w którym Wy odkryjecie w sobie jakieś szczególne zasoby, które pozwolą Wam zupełnie inaczej spojrzeć na kwestie zawodowo-finansowe Wasze. Otworzą przed Wami jakieś nowe drzwi, nowe możliwości, tak? Bo tutaj w ósemce kielichów tam nie było już za bardzo, tu nic nie zostaje. Zobaczcie, wszystko się rozlało albo jest stare i jakby nie ma się z czego napić za bardzo, tak? Ta sytuacja, od której odchodzicie, ona i tak Was nie wypełniała już w żaden sposób, ambicjonalnie, finansowo, emocjonalnie, tak? I to następuje, moim zdaniem, w tym tygodniu, w sensie to, czyli to odejście, ta zmiana, ten przełom ważny, następuje w tym tygodniu i on wynika z Waszej gotowości. Okay? I kamień spada z serca, tak trochę jeszcze mi się wydaje. Czego Wam życzę w każdym bądź razie? Bardzo Wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.